skoncentrowany na zadaniu. Ja nie mam wobec... Może po prostu gra on o jak najlepszy wynik własnego ugrupowania. No tak, tylko no, taka jest ta ordynacja wyborcza. W takich realiach żyjemy, że najlepszy nawet wynik Platformy nie będzie oznaczać przy spełnieniu pewnych warunków, no złych dla nas rzecz jasna, że Platforma rządzić nie będzie. Bardzo dziękuję. Sytuacja jest dynamiczna, więc pewnie jeszcze nie raz spotkamy się w tym studiu. Dziękuję panu bardzo. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni. Dziękuję bardzo za rozmowę. A przed nami równie dynamiczna Agnieszka Gozdyra. Witam cię serdecznie. No tak, czekam na polityków. Oni w drugiej części dzisiaj debaty dnia, więc odrobinę zmieniamy kolejność, ale na pewno jest o czym rozmawiać i kampania, o której przed chwilą tutaj rozmawiałeś z panem Kobosko, więc te sondaże też elektryzują polityków, chociaż mówią nie przejmujemy się. Te sondaże to w ogóle jest inna historia, niż sobie ludzie wyobrażają. O słowach Manfreda Webera na temat PiSu, to jest też coś, co elektryzuje opinię publiczną, ale zaczynamy od pary świetnych analityków, Krzysztof Wojczel, Jarosław Wolski, i pytamy, co z Prigożynem, co z Putinem, co z frontem i czy tutaj obok na Białorusi zacznie wyrastać za chwilę no, bardzo groźna grupa Wagnera i to skomplikuje sytuację. Serdecznie zapraszam. Agnieszka Gozdyra, debata dnia już za moment. Ja już państwu bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia do jutra. I jesteśmy już w debacie dnia. Raz jeszcze dobry wieczór państwu. Mam nadzieję, że się słyszymy i że zobaczę już za moment pierwszych gości. Widzę. Krzysztof Wojczal, To jest nasza wojna, autor książki o tym właśnie tytule, analityk. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor. Cześć Jarku. Jarosław Wolski, analityk, również autor książki Spokojnie o wojnie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór. Tylko jak państwu. To ma być spokojnie, jeżeli, no właśnie, na ile sytuacja się skomplikowała? Chociaż inne jest pytanie. Panowie mnie trochę wytrącili, ale wrócę do pytania, które zadać jednak miałam. Kto jest w tej chwili najpotężniejszym człowiekiem w Rosji? Jarosław Wolski, bo proszę o odpowiedź. Kolektywna frakcja, która zdołała wyhamować ruch Prigożyna na Moskwę. Ponieważ, no umówmy się, Prigożyn nie zrobił tego ruchu samodzielnie. Nie byłby w stanie samodzielnie tego przeprowadzić. To musiało być wcześniej wykryte i w pewnym sensie pilotowane przez służby. Mam osobiście takie wrażenie, że tam się wydarzyło coś po drodze, co albo z puczu szerszego, który miał wybuchnąć przeciwko Putinowi, przemieniło się w po prostu samotny marsz Prigożyna, który już walczył o własne życie. Albo po prostu widzieliśmy coś innego. Mam wrażenie, że najsilniejsza jest ta frakcja, która zdołała uratować głowę Prigożyna, po prostu. Ta frakcja, dobrze. A w tej frakcji jest kto? Możemy wskazać takie osoby? To jeszcze poproszę o dopowiedź. I to jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor, ponieważ pojawiają się głosy o słabnącej pozycji Władimira Putina. Bardzo ciekawe sygnały puszcza szef ukraińskiego wywiadu, czyli Budanow, który od dłuższego czasu mówi, że w zasadzie już w tej chwili trwa walka o schedę po Putinie. Część rosyjskich komentatorów, na przykład Girkin, uważają, swoją drogą zbrodniarz wojenny, ale bardzo dobry oficer wojsk specjalnych, wprost uważają, że już w tej chwili w Rosji trwa smuta i trwa walka o schedę po Putinie, nawet jeżeli tego nie widać. Więc bardzo dobrym pytaniem moim zdaniem jest to, w jakim stanie zdrowia jest Władimir Putin i co się z nim dzieje tak naprawdę w Rosji. No, ponieważ widzieliśmy rzecz, która może nie była bez precedensu w Rosji, ale która jest potworną stratą wizerunkową i potworną szkodą dla Władimira Putina i dla grupy osób wokół niego. Widzieliśmy coś, co pokazuje dużą słabość Władimira Putina, o ile on jeszcze zarządza tym swoim imperium. Natomiast z drugiej strony widzieliśmy też, że jakaś grupa skupiona, której Prigożyn był tylko frontmanem, jeżeli mogę tak powiedzieć, zdołała uratować jego głowę. Tak? Krzysztof Wojczał, czy w takim razie my możemy przypuszczać, że Putin jest w gorszym na przykład stanie zdrowia od soboty, kiedy no, jednak mógł przekonać się, tak jak cały świat, o jego słabości? Bo co innego gdzieś tam się domyślać, mówić o tym, że to nie idzie tak, jak iść powinno, a co innego przekonać się, że o to idzie Prigożyn ze swoimi ludźmi na Moskwę i w zasadzie witają go prawie, że chlebem i solą po drodze ludzie. Chcę dopytać jeszcze pana o tę grupę i o Putina jako takiego. Czy oglądamy początek końca Putina?
Tak, niewątpliwie Władimir Putin znajduje się w znacznie gorszej pozycji niż przed sobotą. Tutaj nie wiem, jaki jest stan z jego zdrowia, natomiast mogę przeanalizować, co się zmieniło w kontekście sobotnich wydarzeń. I zaczynając od takich spraw globalnych, jak wygląda w tej chwili pozycja Władimira Putina jako lidera czy jako przywódcy Rosji? Jak wygląda sama pozycja Federacji Rosyjskiej jako państwa przed przede wszystkim państwami, które współpracują lub które powinny, czy które są celem Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o ich ujarzmienie. Czyli mowa tutaj o Chinach jako o partnerze, mowa tutaj o Azji Centralnej, państwach Azji Centralnej jako o państwach, które są celem polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. To jest ten najszersze spojrzenie, trochę węższe spojrzenie lokalne. Jak wygląda pozycja Władimira Putina względem Łukaszenki, który tutaj podjął rolę mediatora, chociaż tutaj akurat Łukaszenko jest również bardzo zależny od Putina. Oni jadą na tym samym wózku, z tego względu, że Łukaszenka ma bardzo słabą pozycję również w Białorusi. Ale zwróciłbym na co innego jeszcze uwagę. Jak wygląda pozycja Władimira Putina względem na przykład Kadyrowa? Bo to nie jest codzienna sytuacja, że ten dyktator, pan i władca na Kremlu, który zarządza całym imperium, prosi o pomoc jednego z wataszków, żeby wspomógł go militarnie, ponieważ boi się, że puczyści czy bardziej buntownicy dotrą do Moskwy. I wysłanie przez Ramzana Kadyrowa swoich wojsk czy swoich bojówek w stronę Rostowa, no to było z jednej strony objaw bardzo dużej słabości Putina względem własnych, można powiedzieć, wasali. I teraz odwróćmy sytuację. Będąc na miejscu Kadyrowa, jakiej on ceny może teraz zażądać od Putina? I teraz w skali całego państwa, jakie Rosja, czy jakie koszty władza na Kremlu będzie musiała teraz ponosić, oczywiście wyższe, ale o ile wyższe, żeby utrzymać tych wszystkich wataszków, te wszystkie lokalne interesy w ryzach i żeby utrzymać spójność państwa. Rosja nie jest monolitem. To jest oczywiście federacja złożona z autonomii, złożona z różnych podmiotów mniejszych, gdzie zarządzają lokalni często politycy. I oni również teraz będą się zastanawiać, ile oni są w stanie wynegocjować od Putina. Także to bardzo mocno komplikuje sytuację wewnętrzną Putina, Kremla jako ośrodka władzy i Moskwy jako centralnego ośrodka władzy. I to jeszcze podkreśla Prigożyn, który przemówił, bo powiedział, nasz marsz pokazał wiele problemów, o których wcześniej informowaliśmy, więc on jeszcze to nagłaśnia. Co pokazał marsz, mówi Prigożyn? Brak bezpieczeństwa w kraju. W 24 godziny przeszliśmy teren, który odpowiada dystansowi od Rosji do Kijowa i potem jeszcze z tego miejsca do Uzogrodu. Tak? Więc on jeszcze mówi, że państwo jest w chaosie, Jarosław Wolski. Pani redaktor, prawdopodobnie gdyby nie ciche wsparcie wywiadu i części wojskowych, to ten marsz by się zakończył gdzieś na rogatkach Rostowa nad Donem. Zakończyłby się jak? Niech pan powie, nie wiem, zbombardowaniem tej ekipy, czy... W najlepszym razie skończyłby się po prostu krwawymi walkami, w najgorszym razie skończyłby się zostaniem tam, gdzie byli kadyrowcy na początku, czyli nawet nie w Rostowie. Tam musiało się zadziać coś bardzo dziwnego, ponieważ to, co jest dla mnie takim sygnałem, że naprawdę coś się bardzo niebezpiecznego z punktu widzenia reżimu działo, to, że w nocy z piątku na sobotę wystrzeliły wszystkie bezpieczniki w Moskwie antypuczowe, czyli wzmocnienie ochrony Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, wysłanie operacji SSO części na oddziałów specjalnych do kwatery Wagnera, wyciągnięcie rozgwardii, wyciągnięcie OMON-u na ulicę. Czyli widać, że coś takiego się wydarzyło, co spowodowało, że wszystkie możliwe bezpieczniki w systemie Rosji zostały odpalone. Wysadziło. Po prostu te bezpieczniki. I to widać było w tym momencie, że to raczej nie jest szopka, że to nie jest teatr, ponieważ koszty tego potencjalnej szopki albo teatru w ogóle przekroczyły jakiekolwiek potencjalne zyski. To co się wydarzyło w takim razie, że to ostatecznie tak się zakończyło? No, pani redaktor, są dwie opcje, które można ubrać w jakieś ramy prawdopodobieństwa, tak? Bo odrzucamy opcje, które są skrajne, które są, nie wiem, mało logiczne albo które są sprzeczne z tym, co wiemy o Rosji, o systemie władzy. No to pierwsza opcja jest taka, że miało dojść do puczu, którego częścią miał być Prigożyn,
Natomiast reszta puczystów została w jakiś sposób zneutralizowana albo nie zdecydowała się na ten pucz, po prostu mówiąc brzydko, wystawiła Prigozina. Czyli jednostki Wagnera, które miały być istotną częścią puczu, nagle się okazały być jego jedyną częścią, a reszta umyła rączki, no i potem powiedzmy, że warunkiem zaprzestania, w pewnym momencie Prigozin zaczął walczyć o życie, bo okazało się, że jest sam. Wyszedł ten marsz na Moskwę, no i finalnie warunkiem jego, że tak powiem, zachowania głowy jest to, że udaje się na emigrację na Białoruś wraz z grupą Wagnera, ponieważ te 5 tysięcy do 8 tysięcy żołnierzy, o których się mówi w grupy Wagnera, że trafią na Białoruś, to jest faktycznie ta realna wielkość grupy Wagnera. Tak? To jest ta realna wartość tych naprawdę dobrych PMC, którzy, Private Military Corporation, żołnierzy, kontraktorów, którzy by poszli za Prigozhinem, a nie chcieliby trafić do MON-u. Ponieważ pamiętajmy o dwóch sprawach. Pierwsza, Prigozhin jest pariasem. On nawet w ramach tych leningradzkich struktur mafijnych powiązanych z FSB, z FSB wcześniej z KGB, był pariasem i to w takim stopniu, że jego poświęcono wprost, żeby trafił do łagru, żeby chronić struktury przestępcze w Leningradzie. I potem jak wrócił z łagru, zaproponowano mu no, gratyfikację za te lata spędzone w łagrze. Tak? Ale on był na tyle mało ważnym członkiem tych struktur mafijnych w latach 80. i końca 70., że po prostu on został no, wystawiony, że tak powiem, na to, żeby trafił w ramach sukcesu walki z mafią do łagru. I potem jego rola była podobna w tym otoczeniu Putina. On był zawsze gdzieś pariasem, był zawsze w drugim cieniu, w drugim szeregu. Oddał wielkie usługi reżimowi Putina, tworząc Wagnera, znaczy nie tworząc Wagnera, no ale zarządzając Wagnerem w pewnym sensie. I całkiem możliwe, że to, co widzieliśmy, to był po prostu nieudany pucz. To jest pierwsza sprawa. No a druga sprawa jest taka, że być może Prigozhin zdał sobie sprawę, że wraz z rozwiązaniem Wagnera jemu osobiście coś się stanie, no i stwierdził, że będzie walczył o życie. I to są takie możliwości, powiedzmy, być może powiązane, tak? Natomiast rozważając na chłodno to, co wiemy, raczej to nie była jedna wielka mistyfikacja gdzieś w szeregach władzy rosyjskiej, żeby rozwiązać grupę Wagnera. Raczej to nie była jakaś próba wciągnięcia Ukraińców w pułapkę, ponieważ reakcje ukraińskie były bardzo stonowane, bardzo ostrożne. Widać, że Ukraińcy być może coś o tym wiedzieli, natomiast bardzo ostrożnie tego podchodzili. No tak, ale tych wersji takich, że wszystko jest ukartowane, oglądamy jeden wielki teatr. Od soboty przeczytałam już dziesiątki, natomiast przyszło mi do głowy jednak, że straty są większe niż zyski z ukartowania czegoś takiego. I to mi się wydało po prostu nielogiczne. Dla Putina, przede wszystkim dla Putina, to tak, to koszty są ogromne. Właśnie. Po drugie, no nikt nie strąca sobie w ramach jakiegoś baletu, jakiegoś cyrku, nie strąca sobie z kilkunastu pozostałych dwóch arcydrogich i arcyważnych śmigłowców do zagłuszania łączności radiowej i samolotu walki radioelektronicznej. To były maszyny, które były wysłane, żeby zagłuszyć łączność Wagnera, grupy Wagnera, i one zostały przez grupę Wagnera strącone. Nikt tego nie robi w ramach jakiegoś cyrku, jakiegoś baletu. No właśnie, to pan Krzysztof Wojczał teraz, czy pan się skłania też ku tej wersji, że Prigozhin był elementem planu, szerszego planu i że być może właśnie ktoś go wystawił albo coś na ostatniej prostej się zmieniło i trzeba było go powstrzymać, czy też dostał polecenie, koniec. Ja to rozumiem nieco prościej i tutaj bardziej zachowawczo mogę to ocenić w taki sposób, że rzeczywiście chyba Prigozhin po prostu stwierdził, że no jest na jakiejś czarnej liście, jego dni są policzone. Ten plan gdzieś przygotowywał pewnie od tygodni czy od miesięcy, bo już było wiele sygnałów, że grupa Wagnera idzie w odstawkę, a w zasadzie Prigozhin. Także pewnie się przygotowywał do tego wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że to może być bardziej jego inicjatywa samodzielna i dlatego była tak jednak nieskuteczna. Proszę zauważyć, że on też, no jeszcze teraz tego nie wiemy, ale prawdopodobnie no co się stanie z tymi Wagnerowcami, czy oni zostaną wystawieni, czy wszyscy się uchowają i poniosą jakby tutaj, czy ktoś zapłaci za to oprócz, bo Prigozhin wiadomo, że już w tej chwili ma gwarancję bezpieczeństwa, na ile one są skuteczne, to jeszcze się dowiemy, właśnie. Ale czy wszystkich ludzi wyciągnie z tej kabały, w którą wplątał, także wiele osób pewnie też w tej chwili zastanawia się, czy nie jest na czarnej liście Putina, bo ich zachowanie w trakcie tego buntu, bo ja bym puczem tego nie nazywał, to chyba raczej był faktycznie bunt w stosunku do pewnego rodzaju, do bardziej do MON-u właśnie i do siłowników niż do samego Putina.
Raczej bym oceniał te słowa Prigożyna tak wprost. Natomiast to, co mnie zastanawia, to reakcja Putina. I tutaj rzeczywiście wykluczam całkowicie możliwość, że to było coś ukartowane. A jeżeli bunt, to bunt przeciwko temu, jak sobie radzi Rosja na wojnie? Bo to, co on dzisiaj powiedział, pokazaliśmy, jak powinien wyglądać 24 lutego 2022 roku. Czyli gdybyśmy to my poszli na Kijów, to by się zakończyło tak jak plany przewidywały. Znaczy, nie, wydaje mi się, że zwrócić uwagę... Jeszcze sekundkę, niech skończy pan Krzysztof i za moment oddam panu głos. Wydaje mi się, że to były jednak pobudki takie czysto ludzkie, jeśli chodzi o Prigożyna, w sensie takim, że on myślał bardziej o swoim interesie i o tym, że traci władzę, traci panowanie nad sytuacją i wydaje się, że jego dni są policzone i w związku z tym dlatego przeprowadził taką akcję. Natomiast wszystko później to już była taka pokazówka i faktycznie dorabianie pewnego rodzaju haseł do tego, co się rzeczywiście stało. No bo przecież on nie mógł przewidzieć, że tak daleko zajedzie. Aczkolwiek zastanawiającym jest, że to mu się udało i zastanawiającym jest to, jak łatwo przejął dowództwa w Rostowie choćby czy w Woronerzu. I tutaj znowu pytanie jest o tych dowódców wojskowych. Czy przypadkiem oni nie będą teraz na czarnej liście Putina i jak tutaj będzie to wszystko wyglądało pod tym kątem. Natomiast jedno zdanie jeszcze chcę powiedzieć, dlaczego uważam, że to nie była pokazówka. Oprócz tych wszystkich interesów, które i tych kwestii, w których Putin stracił, o których mówiliśmy wspólnie z Jarkiem, no i których też pani dużo dodała od siebie. To wszystko jest prawda, ale jeden moment jest kluczowy, to znaczy wystąpienie Władimira Putina, w którym mówił, że sprawcy tego buntu poniosą odpowiedzialność. To znaczy Władimir Putin, dając to przemówienie, w mojej ocenie, działał tak bardzo spontanicznie i w sposób mało przemyślany, bo zawsze załatwiał to poprzez pośredników. A kilka godzin później dogadał się jednak z Prigożynem, co katastrofalnie nadwątliło jakby jego pozycję i jego narrację wcześniejszą. W związku z czym można powiedzieć, że wcześniej sobie strzelił w kolano. Tak politycznie. Mhm. I to jest jakby to można w kontekście błędów politycznych oceniać. W związku z czym wydaje się, że właśnie jednak to nie było ukartowane, tylko to było wszystko dosyć mocno rozgrywało się w ciągu godzin i aktorzy poszczególni nie wiedzieli, jak to się skończy. Bardzo, bardzo spontanicznie. Jarosław Wolski teraz. Już oddaję panu głos. Tak. Dwie sprawy. Pierwsza, wydaje się, że tam działo się więcej niż... Dlatego, znaczy to wystąpienie Putina jest moim zdaniem koronnym argumentem, że to nie było samo działanie Prigożyna, ponieważ no, wystąpienie Putina było już czymś dużego kalibru. I wydaje się, że skoro odpaliły wszystkie bezpieczniki w systemie władzy w Rosji, skoro zadecydowano o szybkim orędziu Putina, wydaje się, że musiało się dziać coś jeszcze i coś więcej poza grupą Wagnera i naprawdę odczytano, zresztą pamiętajmy wystąpienie generała Surowikina z bronią w ręce, też dość specyficzne. Wydaje się, że tam mogło się dziać więcej niż widzimy, albo niż nam się wydaje, że widzieliśmy. I może być drugie dno, o którym po prostu jeszcze nie do końca wiemy z przekazów medialnych. Natomiast ja chciałem powiedzieć jedną rzecz co do grupy Wagnera. Pamiętajmy, że żołnierze grupy Wagnera, oficerowie w grupie Wagnera to są ludzie, których z jakichś przyczyn wydalono z rosyjskiego MON-u albo za nieautoryzowaną przez szczeble zwierzchnię korupcję, albo to byli oficerowie, którzy na tyle się wybijali na tle Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, że zaczęto im blokować kariery. I ci ludzie w ramach Wagnera dostali drugą szansę. Czyli tam jest bazowy operator, ma pensję rzędu 10 tysięcy dolarów miesięcznie, czyli absurdalnie kosmiczne zarobki jak na Rosję i na szeregowego żołnierza. W przypadku oficerów, podoficerów jest to odpowiednio więcej w tej grupie. I ci ludzie nie mają czego szukać w MON-ie rosyjskim. MON rosyjski już raz ich wydalił ze swoich szeregów, a oni uniknęli banicji albo więzienia, tylko i wyłącznie wstępując w grupę Wagnera. Ja tutaj, żeby było jasne, nie mówię o zekach wyciąganych z łagru, z obozów, o łagiernikach. Ja mówię tutaj o oficerach i podoficerach, o tym kojcu, tej kadrowej armii Wagnera, czyli tych mniej więcej 5 tysięcy żołnierzy. I teraz dla nich nie ma miejsca w Rosji, dla nich nie ma miejsca w strukturach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Dlatego wydaje się, że może być prawdą, że grupa Wagnera na tyle, na ile się da, trafi na Białoruś. No właśnie, i to mamy 3 minuty, żeby sobie, bo o tym bym bardzo chciała powiedzieć, żeby sobie omówić skutki takiego właśnie ruchu. Czy tutaj, tak jak mówi na przykład były szef sztabu Armii Brytyjskiej, jeżeli tak się wydarzy, to mamy bardzo uważnie patrzeć tutaj na ten kierunek, bo Ukraina będzie bardzo, bardzo w tej chwili zagrożona, bardziej niż dotąd właśnie ze strony Białorusi. Krzysztof Wojczan. Tak, ja bym zwrócił uwagę tutaj znowu na tą płaszczyznę polityczną. To znaczy, jeśli Prigożyn otrzymał gwarancję bezpieczeństwa od Putina,
którym nie może przecież ufać, to będzie musiał podtrzymywać u Putina wrażenie, że jest mu wciąż potrzebny. I w tym kontekście rozmieszczenie bojówek wagnerowskich i samego Prigożyna na Białorusi może zwiastować to, że Władimir Putin czy też władza na Kremlu będzie chciała uciec do przodu. I to jest taka moja teza, że Władimir Putin zgodził się nie zaatakować wagnerowców i nie zniszczyć Prigożyna od razu, tak jak to zapowiadał, tylko zgodził się, żeby niejako go ułaskawić i podważyć swoją pozycję polityczną, dlatego że liczy na to, że ma jeszcze szansę wygrać starcie na Ukrainie z Ukraińcami i po zwycięskiej wojnie Putin odzyska wszystkie karty i wtedy będzie mógł zrobić czystki. Mhm. Do tego momentu, dlatego się Putin na to wszystko zgodził, tak mi się wydaje. I do tego momentu Prigożyn może mu być bardzo potrzebny i może być wykorzystany również w kontekście Białorusi. Tutaj jest takie naprawdę kukułcze jajo, jeśli chodzi o Łukaszenkę. Ja na jego miejscu nie byłbym zadowolony, gdybym miał takie bojówki u siebie w kraju. No to Franek Wieczorka już skomentował, że przerażeni, steroryzowani Białorusini no w tej chwili będą się bać jeszcze bardziej, mając takich nieproszonych gości u siebie. No ja tutaj bardziej myślę w kontekście jednak dyktatora, bo jemu też nie będzie na rękę posiadanie takich bojówek, które są jednak od niego niezależne i mogą być asertywne. Będą bardziej skłonne słuchać się Putina, żeby pokazać swoją przydatność i żeby utrzymać przy życiu Prigożyna na przykład, niż słuchać się samego Łukaszenki. To ostatnia minuta jeszcze na ten temat dla Jarosława Wolskiego. Ja się osobiście bardzo cieszę, że u nas w Ministerstwie Obrony przewidziano to, że może nastąpić jakaś intensyfikacja działań hybrydowych ze strony Białorusi, działań transgranicznych. Jest stworzony komponent ochrony pogranicza w ramach Wojsk Obrony Terytorialnych, czyli są to tworzone dodatkowe bataliony, które będą wzmacniać granice. I to są siły, które są dedykowane powstrzymywaniu tego typu możliwych potencjalnych zagrożeń wraz z komponentem wojsk specjalnych, które posiadamy. To będzie wystarczająca siła już po naszej polskiej stronie, żeby mieć adekwatną odpowiedź w stosunku do możliwego zagrożenia, czyli wykorzystania jakichś grup dywersyjno-rozpoznawczych w pasie nadgranicznym. Wraz z wsparciem sojuszników myślę, że naszemu bezpieczeństwu nie zagrozi przesunięcie grupy Wagnera na Białoruś. To chciałbym jasno powiedzieć, ponieważ my do dużo poważniejszego zagrożenia przygotowujemy się bardzo aktywnie od dłuższego czasu i na szczęście cały czas planistycznie wyprzedzamy to zagrożenie o krok, czego wyrazem jest tworzony komponent ochrony pogranicznej. A więc uspokajające słowa na koniec naszej rozmowy. Panowie, dziękuję serdecznie za ten fachowy głos w debacie dnia. Krzysztof Wojczal, ostatnia książka, która właśnie się ukazuje, to jest Nasza wojna. Autorstwa pana Krzysztofa. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję. Jarosław Wolski, spokojnie o wojnie. Dziękuję bardzo panowie i do usłyszenia i do zobaczenia, no bo przecież te okazje nie kończą się, żebyśmy o tym wszystkim rozmawiali. Dziękuję raz jeszcze. Natomiast już dosłownie za parę sekund u mnie politycy z pytaniami tutaj o nasze krajowe podwórko, o kampanię, ale nie tylko. Ze stanu ustaleń wynikało, że radiowóz poruszał się jako pojazd uprzywilejowany i zamykał kolumnę. Kobieta musiała zjechać na przeciwległy pas i uderzyć się czołowo z radiowozem. Z tych ustaleń wstępnych wiemy, że kolumna poruszała się w sposób prawidłowy. Zawsze po takich wydarzeniach istotne jest, aby mimo wszystko dokonać analizy takiego wydarzenia. Zbyt często to się dzieje, a to jest arogancja władzy. Jeżeli władza jeździ tylko na tak zwanych kogutach, tylko kolumnami. Jeżeli kolumna nie jedzie jako oznaczona, nie jedzie na sygnale, to wtedy kolumnę może przerwać każdy inny uczestnik ruchu drogowego. W studiu ze mną Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. I Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór. Ten czas, który nam pozostał do przerwy, chcę wykorzystać na wyjaśnienie tej właśnie sytuacji, dlatego że chociażby Grzegorz Schetyna, który mówi, że to jest arogancja władzy, że się tak jeździ, panie pośle, że jest dużo tego, że po prostu od razu wszyscy widzą, że władza jedzie. Jakby pan to odpowiedział ewentualnym zaniepokojonym użytkownikom dróg? No cóż, po to są właśnie te sygnały świetlne, po to są sygnały alarmowe, żeby właśnie dać innym użytkownikom ruchu do zrozumienia, dać im sygnał, że jadą samochody uprzywilejowane. I to jest jak gdyby sprawa jasna, oczywista i tak dalej. Ale wydaje mi się, że niekoniecznie Grzegorz Schetyna powinien się w taki sposób wypowiadać, zresztą tak samo jak i Donald Tusk, bo chyba z tego co pamiętam ostatnio panowie mieli jakąś przygodę z zabraniem prawa jazdy.
Także, że nie była to kolumna uprzywilejowana, chyba mają panowie coś na sumieniu, że właśnie też przekraczali prędkość. Panie pośle, czy jeżeli tak, to nie mogą rzucać kamieniem, bo już po prostu sami pokazali, że są grzeszni tutaj? Nie. Panie redaktorze, szanowni państwo, no, tych sytuacji rzeczywiście w ciągu ostatnich lat mieliśmy wyjątkowo dużo z udziałem kolumn rządowych. Przypomnijmy wypadek pani premier Szydło, czy wypadek ówczesnego ministra obrony narodowej Macierewicza. Dzisiaj jest to zdarzenie, w którym kolumna transportowała premiera Morawieckiego. I oczywiście można się wyzłośliwiać i sobie pewne rzeczy wypominać. Natomiast chciałbym powiedzieć jednoznacznie, że ochrona jednych nie może powodować zagrożenia dla drugich. I nie może być takich sytuacji, jak mieliśmy do czynienia czy z panią premier Szydło, czy z panem premierem Morawieckim. Dlatego, że ochrona rządowa polega na tym, żeby chronić te osoby, które przebywają i są transportowane. Moglibyśmy sobie wyobrazić sytuację, w której ten pojazd uderza w samochód, w którym jedzie ważna osoba, na przykład premier, prawda? Więc myślę, że w interesie przede wszystkim rządu, ale również całego społeczeństwa jest to, aby wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia, żeby tego typu sytuacji nie było. Natomiast ilość tych zdarzeń powoduje, że trzeba sobie zadać pytanie, czy wszystkie procedury rzeczywiście działają. Czyli opozycja mówi, że jest tego za dużo. Panie redaktor, tylko jedno zdanie do komentarza. Chciałbym się zapytać pana posła, czy w przypadku i pani premier Beaty Szydło i tutaj w tym przypadku winni byli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Ale panie no pośle... No i krótko zwięźle na temat, bo proszę pana, my możemy mówić o jednej rzeczy. Takie rzeczy się zdarzają. Panie pośle, pan zadaje ważne pytanie, jest... na które pan sobie odpowiada. No to wiem, pan się umówi na program sam ze sobą i pan sobie będzie rozmawiał. Bo myślałem, że poziom, powiedzmy, pana wiedzy na ten temat jest taki, że pan doskonale wie o tym, że nikt tutaj z kolumny rządowej ani w jednym, ani w drugim, ani w trzecim zadają przypadku sobie nie poniósł... Zadają sobie pytania, ale ja rozumiem, chociaż czasami próbują, ale tak nie ma. Czy ja mogę tak... Jakub Stefaniak teraz. Bardzo dziękuję. Muszę, bo tutaj pan poseł odniósł się do mojej inteligencji. Tylko żeby się to nie zamieniło, tylko z dialog. Więc ja rozumiem, że pan poseł już, że tak powiem, zastąpił w Polsce wszystkie organy. Prawo i Sprawiedliwość zresztą pokazuje na co dzień, że nie potrzebuje innych organów. Przecież chyba najbardziej oczywiste jest to, że policja ma to wyjaśnić. Nikt nie neguje konieczności ochraniania osób najważniejszych w państwie. Jakub Stefaniak. Jeśli ja mógłbym coś powiedzieć, to powiem może coś nietuzinkowego i powiem to jako motocyklista. Bo mnie wkurza, drodzy państwo, jak widzę takie obrazki, nie po raz pierwszy, z drogi śledzie, bo PiS jedzie, a z drugiej strony widzę, jak policja organizuje akcje nie dla bezpieczeństwa, tylko po to, żeby ścigać motocyklistów i wyciągać od nich pieniądze, bo trzeba dziury w budżecie, których PiS narobił. Ale pan poważnie teraz mówi? Ja mówię całkiem poważnie, bo jest grupa osób w Polsce, którzy nie jeżdżą jak wariaci na jednym kole, tylko są użytkownikami szos, którzy... jeżdżą według przepisów, a ich się gania. A wy czujecie się bezkarni. Ale w którym miejscu? Tak. Ale chce pan powiedzieć, przykład, że policja robi polowania na motocyklistów, a nie łapie tych, którzy realnie zagrażają? Nie. Policja po prostu dzisiaj prowadzi podwójne standardy, bo z jednej strony wyszukuje i robi kaskadowe kontrole po to, żeby w miejscach, gdzie no, jeździ dużo samochodów, łapać kierowców i łatać budżet państwa, a z drugiej strony policjanci uczestniczą w takich wariacjach jazda. Tak, i to nie jest pierwszy raz. Tylko chcę powiedzieć, że jak się robi kaskadowe kontrole prędkości... Jeżdżą, zajeżdżają drogę. Wie pan, no, ale wszystko pana, ma swoje granice. Tak właśnie polega na tym, żeby premier państwa, który w tej chwili jest... I Andrzej Duda już miał wypadek. Który premier państwa, który jest w tej chwili w sytuacji, której jest państwem przyfrontowym. Pan Macierewicz wracał z Torunia od ojca Rydzyka, rozwalił kilka samochodów. Który jest państwem przyfrontowym, ma być po prostu szybko się przemieszczać i bezpiecznie. Szybko się przemieszczać. Nie, bo chciałam tylko powiedzieć, że kaskadowe kontrole są akurat czymś dobrym i są skuteczniejsze niż oczywiście, jeżeli mają na celu łapać piratów drogowych, a nie wyciągać pieniądze z budżetu państwa. Dobra, ale wie pan co? Że nie, że ale tak jak wygląda. Ktoś nie przekroczy prędkości, to nie wyciągnie się od niego proszę pieniędzy. Pani redaktor, proszę mi wierzyć, jak policjant złapie kogoś, to jak będzie chciał mu dać mandat, to mu da. Jak dostanie polecenie od swojego naczelnika, żeby wyciągnąć pieniądze panie, konkretnie przykład, konkretnie, nazwiska, czy może bez nazwisk, ale komenda gmin, nie. Powiatowa policji, komenda miejska policji. Proszę powiedzieć, gdzie takie rzeczy się dzieją. No, wie pan, ja dzisiaj panu nie będę mówił konkretnymi przykładami, bo wystarczy, pana, czyli można w przestrzeń publiczną rzucić każdą bzdurę i powiedzieć, ja pan
nie będę mówił, gdzie to się... Nie, ja panu po programie pokażę zdjęcie samochodu. Ale ja nie chcę, proszę pokazać naszym telewidzom. Nie, ja proszę panu pokażę. Ale ja... Zdjęcie samochodu, który łamał przepisy, a był samochodem policyjnym. Proszę, proszę pokazać to naszym telewidzom. Nie, dobrze, dobrze. Pokażę to, ja to, ja to, nie. Ale ja myślę, że to panu... Zmierzamy do brzegu. Tak jest. Ale ja myślę, że bardzo ważną rzecz tutaj zarówno jeden i drugi pan poseł poruszył, dlatego że kolumna uprzywilejowana ma za zadanie bezpiecznie przemieścić osobę chroniącą, a nie po wariackich prędkościach poruszać się po polskich drogach. Tymczasem w wielu sytuacjach, niekoniecznie nawet tej związanej, ale tych, które mamy nagrania, jest ewidentnie pokazane, no, że te kolumny przekraczają prędkości. Chociaż to dzisiaj też nagranie, które krąży w internecie, trzeba czasami przekroczyć prędkość, bo stwarzać zagrożenie. Panie pośle, chodzi o to, czy nie jest tak, że część użytkowników, no dzieciaki nie, ale... No tak, no bo takie argumenty, jeżeli ja słyszę, że ktoś kaskadowe kontrolę ale pan sobie ustawia może nawet po to, żeby, latać, żeby łatać dziurę budżetową. To nie jest takie myślenie jak w PSL-u i w Platformie. Czy nie jest nie przeszkadzało jednak panu rządzić z PSL-em, jak był pan starostą? Tak? Ale to było odwrotnie. Oni rządzili ze mną. Ale to musi pan doczytać. No i już to, tym starostą pan jak nie oni rządzili, jest. Bo jestem polską. Jak oni rządzili z panem, to pan z nimi. Pan to działa w tej strony. Chcę tylko powiedzieć, że może tak być, jeśli panowie mi pozwolą. Oczywiście, jak nie, to zrobimy przerwę po prostu. Dziękuję. Że nawet jeżeli tak jest, panie pośle, że się chroni osobę, którą chronić trzeba i się pędzi z wielką szybkością i jest kolumna, to nie jest jednak tak, że duża część użytkowników dróg jest szkolona, jak się zachować w takiej sytuacji. Czy pan wyobraża sobie, że to jednak może budzić lęk u wielu kierowców? Panie redaktor, no to porównajmy inną sprawę, która wydaje mi się jest tutaj oczywista. Jedzie karetka pogotowia. Jedzie wóz straży pożarnej. Są ludzie przyzwyczajeni do tego. Ale słyszą, proszę państwa, że jest sygnał dźwiękowy, jest sygnał świetlny. On właśnie jest po to, żeby inni uczestnicy drodzy widzieli, że coś się dzieje. Jeżeli teraz mamy do czynienia, że jedzie kolumna rządowa, gdzie w zasadzie każdy samochód taki sygnał dźwiękowy wydaje, jest samochód zabezpieczenia z przodu, samochód zabezpieczenia z tyłu, no to też pewnym obowiązkiem użytkowników drogi jest to, żeby zwracać na to uwagę. Ale ja chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Czyli pan jednak utwierdza mnie w tym, że moje pytanie na początku programu było celowe. Nie, no w związku pan, z tym ja bardzo bym chciał, być może też zauważyli jedną rzecz, no przekażmy wspólnie. Myślę, że to będzie coś takiego, co chyba nie będzie budziło kontrowersji. Serdeczne wyrazy współczucia i życzenia powrotu do zdrowia tym osobom, które zostały poszkodowane, między innymi jednego z policjantów, żeby po prostu jak najszpiej mógł wrócić czy zawsze kolumny uprzywilejone muszą jeździć tak? No właśnie. Czyli właśnie... Panie redaktor, to nie jest jeszcze kwestia tego, że muszą tak jeździć. Przypomnijmy sobie, co działo się w 2015 roku, bo akurat ja pamiętam bardzo dobrze, jakie czystki zrobił w resorcie obrony pan Macierewicz. Wyrzucił także doświadczonych kierowców PiS. Nie mówię, że pan Macierewicz, ale PiS. A proszę powiedzieć, ilu wyrzucił i kogo? Pan sobie doczyta. Ale nie, to pan nam powie. Wyrzucił, bo takie wyrzucił bzdury, doświadczonych kierowców proszę powiedzieć, z SOP-u. Kogo? Wyrzucił doświadczonych ale kierowców kogo? Z SOP-u. Ilu? Misia Gogo. Proszę sobie nie, doczytać. Nie, no ja robię no jest dobry, przepraszam. Jest dobry. Stop, już stop, więcej robię przerwę. Nie, generalnie nie, tak nie będziemy tak, rozmawiać. Ja chcę tylko powiedzieć, że też teraz ta pani, to jest pani, która wykonała po prostu manewr, którego nie powinna, bo chciała ominąć. Ale pani redaktor, to wynikało też z tego, że niedoświadczone osoby po prostu zajęły miejsce doświadczonych kierowców, bo ktoś szukał spisków. Ale na jakiej podstawie pan przerwę, ponieważ po przerwie artykułu będziemy rozmawiać o słowach niech pan sobie Manfreda Webera, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Mam nadzieję, że mnie słychać, tak jest, proszę już, państwa. Już dziękuję. Głośny wywiad dla Frankfurter Allgemeine Zeitung i pan Manfred Weber mówi tak, przewodniczący EPL. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy. Głośne słowa tu już wybrzmiały, są komentarze i panowie też. Mam nadzieję, uda się to skomentować w miarę w spokoju po przerwie. Wracamy zaraz. Gdzie te wakacje? Biwak, namiot, plastry w pieski. Mam! Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. W tym zabawki oraz produkty do domu i ogrodu w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Dzielna odkrywczyni z alpejskich wzgórz szukała skrzyni skarbów. Zdobyła niezdobytą przełęcz, przeskoczyła nad przepaścią i wreszcie ją znalazła. Skrzynia otworzyła się, ukazując pyszne czekoladki i wyjątkowy skarb.
delikatność smakuje lepiej. Zbierz wszystkie 21 zabawek Milka Secret Box i poznaj świat odkrywców przyrody. Tutaj możemy podziwiać najsłynniejsze prace artysty z okresu późnego roku. Natomiast w tej sali znajduje się nasz najcenniejszy eksponat. A ty co ułożysz z kształtów Cheetos? Wpadaj do KFC na kultowe smaki świata. Ryż i chrupiący kurczak z wielką dolewką za jedyne 19,99. Super zestaw z dolewką. Płacisz raz, pijesz ile chcesz za jedyne 19,99. Tylko w KFC. Na ból kręgosłupa weź Mel. Mel likwiduje stan zapalny i zwalcza ból na dłużej. Nie obciąża żołądka. Mel, masz prawo żyć bez bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Istnieje świat pełen wolności i przygód. Lecz nie odkryjesz go, siedząc na kanapie. Musisz wyjść i przeżyć to naprawdę. Nowy w 100% elektryczny Jeep Avenger odkryje przed tobą prawdziwy świat. Masz wybór. Jeep Avenger w wersji benzynowej lub elektrycznej. Dostępny w abonamencie dla firm. Puk, puk. Czasem, by się spotkać, potrzebny jest cud. Ale cud nie dzieje się sam. Tadam! Razem wszystko jesteśmy w stanie. Męskie granie. Po latach spotkanie. Razem lepsze jest nawet spanie. Pobudka. Wyjdź do ludzi. Otwórz głowę, okno, drzwi. Bo jak nie, przyjdzie potwór i cię zje. Nie bądź jak zamknięte drzwi. Puk, puk. Kto nas żyje? I tech full hybrid. Zyskaj nawet do 13 800 zł. Dostępne od ręki w limitowanej ofercie. Zapisz się na 24-godzinną jazdę testową. Podobno żyje się dla pojedynczych chwil. Chwil spokoju, gdy wszystko się zgadza. To właśnie moja rola. Pokazuję ludziom życie. Nazywam się Franciszek Czułkowski i za chwilę umrę. Pod kapselkiem Łom Żuni do wygrania luks przyczepy wakacyjne. Wygrywasz, turlasz na działeczkę, otwierasz Łom Żunię i znów patrzysz pod kapselek. O! Odkryj nowości garaż. Na rozwój biznesu spojrzysz szerzej z bankiem BNP Paribas. Jesteśmy częścią największej grupy bankowej w Unii Europejskiej i wspieramy firmy w transformacji energetycznej. Sprawdź możliwości dofinansowania do audytu energetycznego i rozwijaj firmę z kredytem ekologicznym z dopłatą do 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Możliwości zaczynają się, gdy na biznes patrzymy szerzej. Wybierz bank BNP Paribas. Najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022. Miewasz nawady głodu? Senność po posiłku? Wahania energii w ciągu dnia? Odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadze? Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. W mojej pracy wygląd ma duże znaczenie. Dbam o swoje włosy, paznokcie. Chcę zachować młody wygląd skóry. Ale wiem, jak ważne jest wsparcie od środka. Dlatego stosuję Skrzypowite 40+. Dla mocnych włosów, gładkiej skóry i zdrowych paznokci. Skrzypowita 40+ to unikalna kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych, wzbogacona o kwas hialuronowy i kolagen. Skrzypowita. Jesteś piękna.
Pies dobrze się bawi, ale ja z moim bólem pleców nie za bardzo. Wypróbuj Dolgit. Ten żółty krem z apteki mnie pomógł. Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach. Dolgit, by szybko pozbyć się bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Duofem to najchętniej kupowany produkt na menopauzę. Zapytajmy dlaczego. Duofem działa. Łagodzi uderzenia gorąca i zmiany nastroju. Poleciła mi go znajoma. Lepiej śpię, mam więcej energii. Duofem pomaga mi kontrolować wagę. Duofem na uciążliwe objawy menopauzy. Jego skuteczność potwierdza badanie konsumenckie. 93% kobiet jest zadowolonych z działania Duofem. Przekonaj się i ty. Duofem, nie daj się menopauzie. Przez te przebarwienia na paznokciach wstydziłem się chodzić boso. Skóra przy paznokciu była zrogowaciała. Musiałam zrezygnować z noszenia sandałów. Moje paznokcie były kruche i łamliwe. Nie mogłam ich pomalować. Infekcje grzybicze paznokci to powszechny problem, który może dotknąć każdego z nas. Dlatego powstał Mycofast. Mycofast dzięki zawartym składnikom już po 20 sekundach walczy z infekcją grzybiczą. Mycofast. Przywróć zdrowie swoim paznokciom. Gdzie przebojową świeżość mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka z Lady tylko 4,99 za kilogram. I banany kilogram za jedyne 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Sztuka, która zachwyca od wieków. Doświadczenie dla każdego, kto szuka piękna i emocji. Nowy sezon w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Przeżyj niezapomniane chwile z operą i baletem. Poczuj magię spektakli w najlepszym wydaniu. W jednym z najpiękniejszych teatrów świata. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. W Leroy Merlin remont taniej? Tak, z naszymi hitami sprzedaży. Teraz gres szkliwiony, panele podłogowe, a do 5 litrów dowolnej farby Dulux 3 litry farby do sufitu za złotówkę. W Leroy Merlin. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży w PKO Banku Polskim. Masz kredyt we frankach? Zawrzyj ugodę z bankiem. Ugoda jest szybka, pewna, oszczędza czas i nerwy. Więcej na stronie www.bankiwpolsce.pl/ugoda. Philips Multigroom. Szybki. Prosty. Ostry. Niezawodny. Wielozadaniowy. Inteligentny. Jedno urządzenie do twarzy, brody, karku, nosa, uszu i pleców. Przycina tu, goli też tam. Jedno urządzenie do wszystkiego. Wielofunkcyjny trymer Philips Multigroom. Razem czynimy życie lepszym. Innovation and you. Philips. Tyler, you were clinically dead 9 months ago. You fought your way back. You just have to find out why. Show me some addiction. You told me to find the reason I fought my way back. Let's find out. You're unbelievable. Wpadnij do Media Expert po nowy iPhone 14 i jeszcze większy iPhone 14 Plus. Z zaawansowanym systemem dwóch aparatów z trybem akcji i ekranem aż 6,7 cala. Teraz w Media Expert iPhone 14 w ratach 0% już od niecałych 210 zł miesięcznie. Media Expert. You're unbelievable. No dobrze, to zgodnie z zapowiedziami po przerwie o tym, co powiedział przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, Manfred Weber. To jest głośny wywiad dla gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung. Widzą to Państwo nasza interia. Między innymi o tym pisze. Mianowicie mówi tak w wywiadzie w ogóle o przyszłości EPL-u, o tym, że Ursula von der Leyen jest faworytką chadeków
również jeżeli chodzi o przewodniczenie Komisji Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Mówi Manfred Weber tak: jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy. Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów, mówi dalej Weber. AfD, Le Pen to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy. Proeuropejskość, proukraińskość, praworządność. W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS-owi. Panie pośle, co pan na to? Tak na skróty to nic nowego. No przecież to jest tylko chyba wypowiedzenie się czegoś, o czym wszyscy, którzy obserwują scenę polityczną, mogą się, trochę się nią interesują, wiedzą, bo przecież to jest taka, można powiedzieć, ciąg dalszy czegoś, co powiedziała właśnie wspomniana Ursula von der Leyen, kiedy Donald Tusk stracił stanowisko szefa tej partii w Europie. Mówiła tam coś: Donald, mój przyjacielu, przybiedź tutaj jako premier, czyli to było jasne wskazanie, że jest już taki pomysł, żeby właśnie zrobić wszystko, żeby Donalda Tuska w tej sprawie wspierać. I nie chcę mówić oczywiście o tej pewnej takiej obrzydliwości, że ktoś, i to właśnie Niemcy się wtrącają tutaj w tak bezczelny sposób, tak prostolinny sposób w nasze sprawy tutaj polityczne, do naszego podwórka, bo chyba to jest jasne i oczywiste, że nikt logicznie myślący by sobie na coś takiego nie pozwolił. Nie wyobrażam sobie, żeby któryś z polityków w Polsce próbował oddziaływać w taki aż sposób na to, jak ma wyglądać układ polityczny w innym kraju. A to jest dla pana obrzydliwe? Oczywiście, że tak. Przecież ja sobie tego po prostu jako Polak, nie jako polityk, nie jako poseł, tylko jako Polak. Ja sobie po prostu tego nie życzę. Dobra, a zapytam tak, czy jakaś europejska partia, która jest w Parlamencie Europejskim, ma prawo krytykować inną partię w jakimś kraju? Czy... Ależ oczywiście, że tak, ale nie w taki sposób jednoznaczny wchodzić właśnie z butami, że jakie mają być stworzone mechanizmy. Ale tak nawiasem mówiąc, to co pani redaktor zacytowała z tego artykułu, czyli tam chodziło o proeuropejskość, proukraińskość i propraworządność. I praworządność. Wszystko w Prawie i Sprawiedliwości jest. Mateusz Morawiecki napisał tak: wyciągnijcie państwo sami wnioski ze skandalicznej wypowiedzi Manfreda Webera. Mi się nasuwa wyłącznie jeden i za chwilę, o już widzimy to. I tutaj jest, no to jest taki słynny mem, tak? Tak się tak, zakłada znany, okulary, ale to jeszcze chcę panom pokazać. Pan poseł Rusiecki, czy pan uważa, że Manfreda Webera poniosło jednak? Panie redaktorze, szanowni państwo, no cała Europa i wielu komentatorów na świecie ogląda i przypatruje się tej sytuacji w Polsce. Widzą, jak w Polsce następuje taki pełzający zamach na trójpodział władzy, na władzę sądowniczą, na władzę ustawodawczą. Zagrożone są podstawowe wartości państwa demokratycznego, takie jak transparentność, jak przejrzystość władzy, uczciwość tej władzy. I trudno sobie wyobrazić, pani redaktor, przecież funkcjonujemy, ten artykuł jest związany przede wszystkim z sytuacją polityczną w Europie. Jest, tak jak pani redaktor wspomniała, również z czekającymi nas w przyszłym roku wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ja tylko przypomnę, że duże ugrupowania polityczne, takie, które się nie separują, a takim ugrupowaniem w parlamencie jest Prawo i Sprawiedliwość, należą do pewnych grup politycznych. Europejska Partia Ludowa jest tą grupą polityczną, w skład której wchodzi między innymi Platforma Obywatelska, ale nie tylko, bo również PSL. I w związku z tym oczywiście wypowiedź ta musi być odczytywana w takim kontekście, że te wybory w Polsce wygra Koalicja Obywatelska i partie demokratyczne. Nie poszedł za daleko tutaj, bo jeżeli krytykuje, tak, z jednej strony jest krytyka, a z drugiej strony jest takie wprost powiedziane o tym, że kto ma zastąpić PiS w Polsce. Czy to już nie jest ingerencja niejako, no wie pan, nie ma jeszcze procesu wyborczego, ale jesteśmy w trakcie de facto już kampanii. Ale pani redaktor, każdy ma prawo wypowiadać swoje opinie. No każdy na świecie ma prawo powiedzieć swoje opinie. My też wypowiadamy się na temat sytuacji w Ameryce. Jedni byli za Bidenem, inni byli za jego przeciwnikiem politycznym. Przecież to jest zupełnie naturalna sytuacja. Natomiast pewne mechanizmy demokratyczne, zakładając, że one w Polsce jeszcze będą działały w sposób prawidłowy, pozwolą wyłonić reprezentację, która w październiku będzie rządziła Polską. Pan Jakub Stefaniak. No, ja myślę, że ta wypowiedź może niekoniecznie potrzebna dzisiaj, bo i tak ten poziom emocji w Polsce jest dosyć wysoki. Natomiast pamiętajmy, drodzy państwo, że to nie jest tak, że coś bierze się po prostu z kosmosu nagle, tylko przez lata ciężkie grzechy popełniało Prawo i Sprawiedliwość i sobie ciężko zapracowało na to, jaką dzisiaj ma opinię ten rząd w Europie ogólnie. I wystarczy pojechać nawet na wakacje, nie trzeba służbowo wyjeżdżać za granicę i być politykiem, żeby usłyszeć,
często z troską pytanie o to, co tam u was się dzieje. Ja takie pytania słyszałem od moich kolegów, którzy mieszkają w krajach zachodnich i powiem szczerze, że ciężko mi jest mówić, bo ja nie przywykłem do osób takich, które plują na mój kraj. Ale pamiętajcie, tak, drodzy państwo, o jednej rzeczy, że Polska to nie jest PiS. I to, że ja nie powiem złego słowa na Polskę, to nie znaczy, że nie będę krytykował tego rządu. Będę go krytykował i absolutnie nie zgadzam się z tym, jak dzisiaj postępują, jeśli chodzi o kwestie związane z praworządnością, jak dzisiaj blokują, czy też nie mogą się wyjaić w kwestii KPO, a pamiętajmy, że Polacy na te pieniądze czekają. I jeszcze pewnie wiele, wiele innych. Natomiast to, co pani redaktor teraz, co państwo pokazują, to jest poziom gimbazy, przepraszam. Premier dużego kraju nie powinien, moim zdaniem, umieszczać takiego mema. O, wie pan, to powiem tak, najważniejsi politycy walczą na memy, internet już stał się takim miejscem, że... Ale ja mam prawo do swojej oceny. Tak, uważam, ja że mówię, jest to ja poziom tylko, gimbazy. Ja mówię tylko, nie wiem, że... Czy nasi widzowie, młodzież, czy wie, co to jest gimbaza? Mam nadzieję, ja że myślę, pamiętają. Ja myślę, że widzowie wiedzą, chcę tylko powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo zacni i ważni to jeszcze politycy dla pana posła tylko, używają... bo tutaj policjanci, Związek Zawodowy Policjantów z informacją, dziękuję za te dane, od 2016 roku ponad 100 kierowców odeszło z BOR-u. Więc uważajcie, kto was tam wozi. Ale BOR nie podlega pod policję. Żeby nie zaczęła się awantura o mandaty. BOR nie podlega pod policję. Musi pan, zmienić informatora. Panie pośle, jak myśmy krytykowali Orbana za to, co mówił o Ukrainie na przykład i za postawę i za medale przypinane przez Putina i jak jeździli, czy jeżdżą nadal ważni ukraińscy, węgierscy politycy na Kreml, wie pan, też robiliśmy to głośno na forum Europy tak naprawdę. Więc są takie sytuacje, że nawet premier Morawiecki potrafi powiedzieć coś ostrego pod adresem naszych bratanków nawet, no, historycznych, ale jednak jak nie potrafią się zachować. Nie robię teraz analogii wprost do takiego zachowania, tylko robię analogię do tego, że taka krytyka na forum europejskim pada czasami pod adresem konkretnych ugrupowań, partii czy rządów. Panie redaktor, mieliśmy bardzo wyjątkową sytuację i wydaje mi się, że to dobrze, że cały czas nam się zarzucano, że to już z Węgrami jesteśmy w kwestiach różnych, przypisani sobie na zawsze. Otóż nie. Mieliśmy odwagę, mieliśmy możliwość, mieliśmy konieczność wręcz powiedzenia, że w kwestii dotyczących Ukrainy postępują niewłaściwie. To jest bardzo jasne cały czas. Tylko ja pana pytam tak naprawdę o to, jak PiS chce coś załatwić w Europie teraz? Bo na przykład premier Morawiecki teraz jedzie i mówi, no, że przedstawi propozycję Polski w kwestii właśnie kwot migrantów na przykład. Z tego, tak? Co mi wiadomo, panie redaktor, oni już się dogadali, V4 już się dogadały, jest jedno stanowisko właśnie w kwestii migrantów. A, czyli nie będzie potrzebne referendum. Nie, będzie potrzebne. Referendum jest potrzebne... No jak się dogadali, to po co? Ale pani redaktor, referendum jest potrzebne dla Polaków. Za sekundkę, panowie. Dobrze, ale chodzi mi o to. Jaką mamy kartę przetargową w Brukseli, w Unii Europejskiej? Jeżeli słyszymy pod adresem rządu takie słowa, jak chcemy załatwiać jakieś sprawy, jeżeli mówi Manfred Weber, lider bardzo ważnej partii, że budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS-owi. Panie redaktor, pani uważa, że to jest coś, co możemy przejść nad tym do porządku dziennego, że my mamy pana o tym dyskutować? Co teraz robić swoje, wytoczyć? Po prostu robić swoje. Nasze interesy... Jaka będzie nasza odpowiedź? Nasze interesy są najważniejsze jako interesy Polski. A dlaczego nas tak postrzegają? Panie redaktor, no to równie dobrze możemy powiedzieć, proszę zwrócić uwagę, Olaf Scholz wypowiada się na temat pakietu migracyjnego, który został zaakceptowany przez ministrów spraw zagranicznych, że to jest przede wszystkim dobre dla Niemiec, dobre rozwiązanie dla Niemiec. On do tego ma prawo, ale na miły Bóg niech nam nikt nie pozwala odbierać prawa, że my robimy to, co jest dobrego dla Polski. Pan wie, jak był Olaf Scholz krytykowany bardzo głośno za postawę redaktor, Niemiec. Ja nie chcę wnikać w jaki sposób to, i to właśnie o to chodzi. Niech Niemcy krytykują swojego kanclerza, swojego lidera. To są jak gdyby ich sprawy. My pilnujemy swoich interesów. Co oznaczają te słowa tak naprawdę pana zdaniem? Że będziemy budować zaporę ogniową przeciwko PiS-owi? Wydaje mi się, że Donald Tusk i jego te partie satelitarne będą dostawały różne oręża. Przecież to jest nic innego, jak właśnie panowie tutaj cały czas odwołują się do tej koncepcji 8 lat. Od 8 lat nie słyszymy nic innego, tylko ulica i zagranica. To się będzie w tej chwili bardzo mocno pogłębiał. To jest cytat chyba z Grzegorza Schetyny, który był później bardzo wiele. Wie pan, ja bardzo bym tutaj był ostrożny, z jakiej partii pan w tej chwili jest, bo wydaje mi się, że tworzycie państwo jednak mimo wszystko jedno ugrupowanie. A pan z jakiej jest? I dlatego uważam, że pójście w tym kierunku... Nie, ale dobrze wiadomo, kto jest z jakiej partii, nie traćmy czasu. Pójście w tym kierunku właśnie, że my po prostu dbamy o własne interesy. Mówiliśmy tutaj o tym, po co jest potrzebne referendum. No proszę państwa, pewnie za chwilę moi adwersarze będą mówili, że przecież referendum jest... Bo powiedział pan, że się dogadali. Że referendum jest oczywiste, prawda? Wynik referendum jest oczywisty.
No ale proszę Państwa, zachowanie PSL-u, zachowanie Platformy Obywatelskiej w czasie głosowania w Sejmie. No to czyli oni popierają mówi to? Mówi pan o uchwale, tak? Mówię o uchwale, no czy nie? Czy to jest po prostu zabawa w Kasłowicy? To są takie polityczne dzieciaki. Teraz pan Rusiecki chce zapytać o to, czy pana zdaniem te słowa Webera wam pomogą? Czy przejdą niezauważone, czy będą neutralne? Czy takie mówienie, że teraz Europejska Partia Ludowa, tutaj wie pan, tak trochę powiem niepoprawnie, powynaucza tutaj teraz, jak to powinno być? Pani czy to redaktor, będzie znaczy, w ogóle ja nie mam wątpliwości, że ten cytat będzie wykorzystywany w kampanii przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Może będą natomiast, inne natomiast nie mam również wątpliwości, że jakkolwiek by pan poseł Kaleta zaklinał rzeczywistość, to 8 lat pokazało, w jaki sposób działaliście. I dzisiaj mówienie o tym, że europejskie partie polityczne, demokratyczne partie europejskie chcą zatrzymać... PiS jest partią demokratyczną? W ramach swojej struktury podejmuje bardzo wiele niedemokratycznych działań. Czy jest partią demokratyczną? Bo to jest taki schemat, który także się sobie umyślili, że partia demokratyczna. Panowie, bo jest 5 minut i oszczędzamy swój czas. Oczekuję od pana posła również szacunku w ramach tej debaty. Przynajmniej w ramach tej debaty. A ja bym oczekiwał... Natomiast chciałbym powiedzieć, że oczywiście jest tak, że to referendum oczywiście jest niepotrzebne, jest wymyślone, jest potrzebne tylko i wyłącznie PiS-owi na użytek kampanii wyborczej. Wszystkie ugrupowania polityczne co do tego się zgodziły i my jako Platforma, jako koalicja nie będziemy brali udział w tej chucpie politycznej, no to którą PiS, karty bo to jest chucpa polityczna, którą zorganizowaliście. Uchwała, taka uchwała. Dobrze, a czy uważa pan, ja jeszcze idę do tego cytatu, jeszcze pan poseł Rusiecki. Wracam do tego pierwotnego, takiego najbardziej cytowanego cytatu. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy. To znaczy, że nie jesteśmy w Europie, że oddalamy się od Europy? Jak to jest? Zdecydowanie, jeżeli chodzi o standardy, które w tej chwili w Polsce funkcjonują, to już dawno opuściliśmy Unię Europejską. I dlatego opuściliśmy Unię? Jeżeli chodzi o standardy, które w Polsce funkcjonują. Jeżeli pan minister Czarnek wychodzi na mównicę sejmową i mówi, że konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie miał żadnej punktacji, to ja się pytam, na jakiej zasadzie wyłaniani były osoby czy podmioty, które uzyskiwały dotacje. No przecież to są, jakie to są standardy? To są standardy białoruskie. Jeszcze dwa razy temu samemu muzeum przyznali te dotacje przez pomyłkę. No dobrze, ale to teraz pan Manfred Weber będzie nas, przepraszam, sprowadzał do Europy. Referendum. Serio? Pani redaktor, my jako Polskie Stronnictwo Ludowe absolutnie nie mamy nic przeciwko referendum. Sami mówimy, że są tematy w Polsce, które powinny być podejmowane w referendum. Natomiast, jeśli chodzi o ten przykład, to po pierwsze, po co wydawać miliony złotych na to, na co wszyscy się zgodzili? No bo każda partia powiedziała jasno, nie ma zgody. Nie ma zgody. Nie ma zgody na te przymusy. Ale, jak pan zagłosuje? Ale jeszcze jedna rzecz. Moralność Kalego w PiS-ie urosła już do rangi po prostu zenitu. Ale dlaczego? Dlatego, że dzisiaj oni krzyczą jako pierwsi, że trzeba robić referendum, a w 2018 roku sami swojemu prezydentowi nie pozwolili tego referendum. Ale ja bym chciała referendum jeszcze zostawić na razie z boku, bo patrzę na te warunki, które stawia Manfred Weber. Współpracy, tak? Partiom, które chce, żeby rządziły w krajach, które mają się dobrze zachowywać w Unii. I mówi proeuropejskość, praworządność i proukraińskość. I wie pan, jeśli chodzi o proukraińskość, to na przykład nic nie mówi Manfred Weber pod adresem kanclerza Scholza, który ma tutaj wiele za uszami, bo musiała go cała Europa przywoływać do porządku. Jeżeli chodzi o postawę wobec Ukrainy, nas nie trzeba tutaj było nauczać. Panie redaktor, ale to są różne grupy polityczne. To są różne grupy Webera, polityczne, panie redaktor. Nie wiem, czego pani ode mnie wymaga. Ja swoje stanowisko na ten temat powiedziałem jasno. Komentarza tak bogatszego do słów Manfreda Webera. No to tak, to tak jak mi się nie podobał ten mem, który zamieścił pan Morawiecki, uważam, że to dziecinada, tak samo nie podobały mi się te słowa. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że pan Manfred Weber nie ma prawa ich powiedzieć, tylko apeluję do pana Manfreda Webera, żeby pamiętał o tym, że Polska to nie jest PiS. Więc ale jeżeli ma kogoś krytykować, to niech krytykuje tych, którzy dzisiaj tego bałaganu ale krytykuje robili. PiS właśnie, bo mówi, że zaporę ogniową buduje przeciwko PiS-owi. Ale więc gdzie tu jest Polska? Panie redaktor, jest jedna rzecz, która wydaje mi się nam gdzieś tutaj umkło w tym wszystkim. Kto buduje? Kto buduje tą zaporę ogniową? No ja rozumiem, że EPL właśnie. No to co oni mają tutaj do nas? Tak? No to jest właśnie... No, to jest właśnie Platforma jest częścią EPL-u. No właśnie, to, czyli o to, ale to PSL też, tak? PSL jest też, PSL też jest w tej zaporze, tak? Ze wszystkimi nie, to ja tylko chciałem tak dopytać, bo mógł przecież chociaż pójść w jakimś... inną retorykę, żeby powiedział, że Platforma Obywatelska to zbuduje, PSL to zbuduje razem z tą swoją trzecią drogą czy ścieżką. Jak zwał, tak zwał, ale no nie w tak bezczelny sposób, że to oni w Europie będą występować przeciwko demokratycznej partii w Polsce. Panie pośle, macie już
jedną. Ścieżkę prostej drodze do porażki za 4 miesiące. Mój Boże, panie, przepraszam, bo pan jest radnym, tak? Panie radny, naprawdę bardzo bym chciał, żeby ludzie, którzy mają w porywach w tej chwili 7%, mieli taką porażkę, jak ma w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość. Pycha kroczy przed upadkiem, panie pośle. I bardzo dobrze i Polacy to ocenią. Bardzo bym chciał, żeby pan naprawdę wyciągnął z tego wnioski i właśnie to, co pan powiedział. Pycha kroczy, buta, arogancja władzy na pewno się Polakom spodoba. Gratuluję. Tak, mówią to ludzie, którzy wprowadzali podwyższenie wieku emerytalnego. Ja nic nie wprowadzałem, proszę pana. No pewnie, no. Ale nie. I nie wyciągałem pieniędzy, nie. I nie wyprowadzałem tak milionów tak z budżetu i OFE państwa, tak samo, tak to nie jest Willa Plus. Władysław Kosiniak-Kamysz nie podnosi. Panowie, myślę, że o programach... Ale prawdziwe, którą prawdziwe, proszę pana. Będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać, jak się spotkamy następnym razem. I uderzyć w pierś, a wy nie jesteście w stanie, przez to tracą Polacy. Nie mamy pieniędzy z KPO, nie mamy żadnych sojuszników w Unii Europejskiej. No bo mamy takich między innymi europosłów jak z PSL-u i z Platformy. Piotr Kaleta, kłaniam się państwu, dziękuję bardzo. Łapiemy za głowę. Grzegorz Rusiecki, Platforma Obywatelska. Dziękuję państwu. Mimo to była Debata Dnia. Raport dnia już za chwilę. Do zobaczenia, do jutra. Dziękuję za dziś. Przez cały dzień zbieramy informacje. Analizujemy wydarzenia. Aby przygotować kompletny raport dnia. Codziennie o 21:00 w Polsat News. Decyzje zmieniające świat. Konflikty. Protesty. Kryzysy imigracyjne. Świat dzieje się na naszych oczach. Dlatego komentujemy, analizujemy, informujemy. Dzień na świecie. W Polsat News. Ja polityków znam jak zły szeląg. Wyraziste poglądy. Napłynie tych pieniędzy emerytów na rynek i będzie inflacja wyższa. Inflacji nie powodują.